Cześć, witajcie w pierwszym odcinku Ameryki Cars. Dzisiaj Mazda CX-9 i Volkswagen Atlas. Tak naprawdę jedyne dwie alternatywy dla Audi Q7 czy Volvo XC90, czyli rodzinnych SUV-ów. Ale zanim pojedziemy zobaczyć rozładunek, zobaczcie jak pracujemy i jak wygląda nasz salon. Auta z USA to nie tylko Mustangi, Changery czy Challengery, ale też Alfa Romeo, które tutaj mamy, Maserati czy grupę Porsche, BMW. Wszystkie te auta są przystosowane do rynku europejskiego. Ciekawostka jest taka, że BMW X1, X2, X5 czy X7 produkowane są właśnie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast te egzemplarze, które mamy tutaj, są już przystosowane do rynku europejskiego, czyli tylne kierunkowskazy są pomarańczowe, przednie lampy przystosowane do naszych wymogów. Tak samo Mustangi. Niewiele różnią się od wersji europejskich. Ciekawostka, Mustang, który jest wyprodukowany w Stanach, ma czerwone światła z tyłu, natomiast ten europejski ma białe. A teraz jesteśmy na górze. Tutaj nasze małe centrum dowodzenia. Z tej strony Mateusz, z tej strony moje biuro. Tutaj właśnie odpisujemy na Wasze maile, odbieramy telefony i bardzo często licytujemy. Nawet na żywo. Bardzo często klienci przychodzą, na tych monitorach są pokazywane na żywo licytacje z Kopart, jajaj, czy po prostu szukamy samochodów. Po godzinach możemy nawet się trochę odprężyć, coś co nieco każdy u nas znajdzie. A teraz wracamy zobaczyć naszą pierwszą dostawę. Będziemy teraz rozładować Mazdę CX-9 i Volkswagen Atlasa, a jedziemy M3 z 2017 roku, którą niedługo będziemy prezentować i zrobimy krótką jazdę próbną. Dosyć często zdarzają się u nas na salonie Atlasy, dużo jest zapytań o te samochody. Nie dziwne, bo Europa nie oferuje tak naprawdę ciekawych SUV-ów 7-9-osobowych. Natomiast ten oczywiście ma delikatne uszkodzenia, dokładnie tego boku i tyłu. Na szczęście same drzwi otwierają się bez żadnych problemów. Do wymiany na pewno jest ta ćwiartka, zawieszenie. Widzimy, że tutaj koło trochę dostało. Układ wydechowy nie ucierpiał. Dodatkowo jeszcze jest tylny zderzak do wymiany. Klapa tak samo elektryczna nie dostała za bardzo, nie jest uszkodzona. Możecie teraz spojrzeć na tylną ścianę. Ona też tutaj nie została uszkodzona. Felgi oddaliśmy do regeneracji, bo były strasznie porysowane. Z tamtej strony pokażemy, jak wyglądają oryginalne, natomiast chyba wszystkie będziemy malować z powrotem na czarno. Środek Volkswagena już jest rozebrany. Musieliśmy rozebrać całą podsufitkę, żeby zrobić tył. Kolejne auto, które do nas dotarło w tej samej dostawie co Volkswagen Atlas, to Mazda CX-9, również rzadko spotykany model, wersja 7-osobowa. Zresztą ta jest pięknym środkiem, wygląda bardziej jak S-klasa niż jak Mazda. Natomiast uszkodzenia tego auta zaczęły się od przedniego błotnika przez drzwi, które już wymontowaliśmy, będziemy zamawiać nowe. Potylny błotnik, który naturalnie też będzie wymieniony. Na szczęście samochód dojechał w pełni jezdny, odpalał, jeździł, tak zwany run and drive, co pewnie widzicie na różnych ogłoszeniach jajaj czy Kopart. Tył
nie jest w ogóle naruszony, klapa nadal jest sprawna. Z kolei z tej strony mamy tylko i wyłącznie małe wgięcie na błotniku, błotnik też będzie wymieniany i felga, która poszła do regeneracji, ponieważ była porysowana. To tak naprawdę wszystko, co było uszkodzone w tym pojeździe, a test tego samochodu już po naprawie. W dużym skrócie mogliście zobaczyć, na czym polega nasza praca. CX-9 i Atlas są już w drodze na blacharnię. Natomiast przygodę z kanałem dopiero rozpoczynamy. Na każdy następny odcinek będziemy miał w sobie coraz więcej treści, coraz więcej informacji i będziemy też robić testy tych samochodów. Natomiast mamy już godzinę 17, tak więc zbliżają się licytacje. Jutro kolejne samochody dopływają do portu. Jeśli kogoś interesuje ten kanał i ta tematyka, zapraszamy do lajkowania, subskrybowania kanału. Cześć! Thank you.